Jozjasz i zapomniana księga Druga Księga Kronik, 34 rozdział Gdy Jozjasz zasiadł na tronie Judy, miał zaledwie 8 lat. Był jeszcze za młody, żeby samodzielnie rządzić krajem, dlatego jego obowiązki sprawował arcykapłan Hilkiasz, dopóki młody władca nie ukończył 16 lat. Jozjasz wykorzystał ten czas na owocnie, na szukanie Boga, i wypełnianie jego woli. Pewnego razu Jozjasz zarządził wielkie sprzątanie świątyni. Po śmierci Ezechiasza, ludzie zapomnieli o Bogu, a dom pański stał zaniedbany. Co więcej ustawiono w nim ołtarze bożka bala. Jozjasz rozkazał odnowić świątynię, licząc na to, że poddani ponownie zaczną do niej przychodzić i oddawać Bogu cześć zatrudniono wielu zręcznych rzemieślników, którzy mieli naprawić i odnowić budynek, a tym samym przywrócić mu dawny blask. Pogańskie ołtarze usunięto, wyniesiono poza miasto i spalono, sprowadzono również wykwalifikowanych rzeźbiarzy, którzy pracowali w drewnie oraz w kamieniu, przygotowując nowe ozdoby do domu Bożego. Tymczasem arcykapłan zajął się porządkowaniem zaplecza świątyni. Przeglądając sterty szparagałów, znalazł jakiś zwój, obejrzał go ze wszystkich stron, rozwinął i zaczął czytać. Hilkiasz szybko się zorientował, co trzyma w rękach. Przecież to księga prawa. Dawno temu Bóg przekazał Mojżeszowi swoją wolę, a on ją zapisał. Następnie zarządził, żeby raz na siedem lat odczytywano ją wobec całego zgromadzenia Izraela. Jednak lud zapomniał o tym nakazie i w końcu zapomniał o samej księdze. Arcykapłan ostrożnie starł kurz z cennego znaleziska. Był nim podekscytowany. Czuł się tak, jakby odkrył najwspanialszy na świecie skarb. Poszedł do szafana swojego sekretarza. I powiedział do niego: Zobacz, co znalazłem. To księga prawa, leżała w domu pana. Oddał szafanowi zwój i wysłał go do króla Joziasza, który również był mocno poruszony znaleziskiem. Nie znał tej księgi i nigdy nie słyszał zapisanych w niej przykazań. Przeczytaj mi fragment, polecił sekretarzowi. Szafan delikatnie rozwinął zwój. Przeczytał o tym, że Bóg obiecuje błogosławić ludziom, jeśli będą Mu wiernie służyli. Ale były tam też słowa o karze jeśli ludzie odwrócą się od Boga. Jozjasz się zaniepokoił. Przecież Judejczycy odwrócili się od Pana i nie przestrzegali Jego przykazań. Bóg z pewnością ich ukaże tak, jak obiecał. Król rozdarł szaty i gorzko zapłakał co teraz stanie się z jego ludem. Idź i zapytaj pana o obietnice zawarte w tej księdze, zwrócił się do arcykapłana. Czeka nas wielka kara, bo nasi ojcowie nie chodzili Bożymi ścieżkami. Hilkiasz udał się do prorokini Huldy, aby odpowiedziała na pytanie, jak Bóg zamierza ukarać lud za jego grzechy. Hulda rzekła Pan ześle srogą karę na tych, którzy zapomnieli o jego przykazaniach oraz zwrócili się w stronę bożków. Zobaczył jednak, że Jozjasz szczerze się przed nim ukorzył i wylał łzy żalu za przewinienia ludu. Dlatego wstrzyma swój gniew, dopóki król żyje. Jozjasz uznał, że trzeba zawsze pamiętać o zapisanych księdze słowach i naród musi je usłyszeć. Wysłał posłańców na cały kraj, żeby zebrali starszyznę Judy i Izraela. Gdy naród przybył na wezwanie, Jozjasz stanął przed zgromadzonymi i odczytał Księgę Prawa. Przyrzekł wtedy, że dochowa zawartych w niej przykazań i będzie służył Panu całym sercem. Następnie rozkazał, by wszyscy obecni również złożyli taką obietnicę i tak się stało. Potem król postanowił przygotować święto Paschy. Polecił sługom, by z jego własnych stad wybrali najlepsze jagnięta. Do Jerozolimy przybyło wielu ludzi. Wszyscy wspólnie się cieszyli, świętując nieprzerwanie przez siedem dni. Taka wspaniała Pascha odbyła się ostatnio za czasów proroka Samuela. Jozjasz panował przez trzydzieści jeden lat, aż do czasu, gdy na terenie Judy Wkroczyły egipskie zastępy, udając się na wojnę z Asyryjczykami. Władca nie chciał, żeby obce wojska przechodziły przez jego ziemię, więc postanowił je zaatakować i przegnać. Król Egiptu nie chciał walczyć z Judejczykami, posłał Jaszowi prośbę, by zrezygnował z walki i dał swoim ludziom sygnał do odwrotu. On jednak odmówił. Zdjął nawet królewskie szaty, ubrał się jak zwykły żołnierz. I razem z innymi ruszył do boju. Niestety został trafiony strzałą i nie przeżył tego. Jego słudzy zabrali ciało i przewieźli je rydwanem do Jerozolimy, gdzie został pochowany obok poprzednich królów Judy.